Cześć, z tej strony Migotka Brązowa i ja poprowadzę dla Was dzisiejszy shopping, bo zdaje się, że dawno tego nie robiłam. Czekaj, kiedy ja ostatnio prowadziłam? Pierwszy odcinek! A dziś mamy 11! To będzie taki trochę shopping z innej półki, bo to będzie bardziej taki, ja bym to nazywała giving niż shopping, bo figurka, którą dziś powitamy, nie jest przeze mnie kupiona, a ją dostałam. Chociaż w sumie z nią podobna trochę sytuacja co z Apple i Saszką z poprzednich shoppingów, bo ją w dzieciństwie gdzieś tam znalazłam i chciałam mieć, ale wiadomo, że lista polowanych się do tego momentu trochę zmieniła. Ci, co śledzą mojego życiowego Instagrama z Panielkofa, wiedzą, że w te ferie nocowałam u kuzynów, którzy mają tam nie wiadomo skąd parę figurek LPS i jak łatwo się domyślić, nie używają ich w ogóle. Chyba, że do takiego czegoś. No. Jedni mają LPS do zabawy, drudzy do nagrywania, trzeci do klikania. I właśnie jeden z kuzynów, ten z którym mam Soul Forever Uno, postanowił oddać mi jednego swojego G2, bo G4 nie wiem czy już zauważyliście, przestałam prawie w ogóle używać, nagrywam tylko G2, ewentualnie G3 i już mam tu figurkę, pokazuję, nie trzymam już. No to pudełko nie było od wystawy, jakby co. To jest taki bliźniak teksika, także możemy go nazywać po prostu teksik z brokatem. Taki piesek. Jako, że my z Kaszą jesteśmy Queens of Glitter, także kocham LP z brokatem, więc jak łatwo się domyślić, najbardziej podoba mi się w nim ten brokat na uszkach. Ostrość. I tu chciałam Wam tak dla urozmaicenia pokazać, tak jak w poprzednim shoppingu z Saszką, źródło tego LPS-a na zdjęciu dzieciństwa, ale niestety go już nie mam i chciałam je tak sztucznie odszukać z sekwencji brokatowy pies, kot i wanna, ale niestety również nie dało rady. Oczywiście to wpisanie tego to był już stan depresyjny, a wcześniej próbowałam go w bardziej realny sposób odszukać. No, zawsze dobrze mieć, zawsze się tam do czegoś przyda. Jeszcze raz tu go Wam obkręcę. Dziurka, brokat, sprężynka, piesek. No. Nie chcę już mieć jej powtarzać tej scenki. To będzie na filmie, nie w bloopersie. Ła, Kinogula nagrała krótki film. Otwieramy szampana. Pa. Nie przeżycie ściano! Buntuję się i nie dam tego do bloopersa, tylko normalnie do filmu. I mam to gdzieś, jeszcze wam, jeszcze dam tego psa, pokażę. Nie przejdziemy ścianę, mam dłuższy film, bo takie krótkie, przecież nienawidzę cię.